nie jedna z winnic na Morawach. Ta znajduje się w Kaczycach. W tym niewielkim sołectwie należącym do gminy Zebrzydowice produkcja winogron, a co za tym idzie, lokalnego wina, nabiera rumieńców. Wszystko zaczęło się od marzenia o własnej winnicy, a za tym marzeniem w tym przypadku stoi pan Bronisław Sznapka, emerytowany górnik. Moim i Państwa gościem jest Bronisław Sznapka, właściciel winnicy w Kaczycach. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. No i znajdujemy się na terenie Pana przepięknej winnicy. Proszę nam powiedzieć, jaki to obszar, ile Pan tu tego ma? Obszar jest nieduży jak w stosunku do obszaru, jaki mogłaby zajmować winnica, bo to są małe winnice takie. Obszar około 25 arów zajmuje winnica w całości, z czego jest tu nasadzonych 540 sadzonek winorośli z różnych odmian. Są dwie części tej winnicy, jakby stara i nowa. Na tej starej winnicy jest 300 sadzonek, które owocują w danym momencie i jest to wino białe Aurora, które sprowadzone jest z Jasła. To jest winnica Golesz, którą tam kierował już w tej chwili pan profesor Myśliwiec, który pisze książki i bardzo fajnie się na jego książkach uczyło po prostu winiarstwa. Bo nie było też w latach, powiedzmy, w których ta winnica była zakładana, to jest 2012 rok, nie było jeszcze możliwości korzystania z internetu czy z innych takich środków bardziej łatwych. Jeszcze trzy czerwone odmiany, to jest Deschanac, Marcel Foch i Rondo. Z teraz nowych nasadzeń to tu mam Cabernet Cortis z tej nowej jakby części winnicy, Leon Milot i Regent. Bo to są różne odmiany, ale też w różny sposób te drzewka rosną. To jest sposób prowadzenia jakby winorośli. Jedny sposób to jest po prostu prowadzenie na takich sztalugach z drutami wyciągniętymi i rozkłada się winogrono po prostu na te druty i kieruje się bardziej przestrzennie te winogrona do słońca. Jest możliwość do tego. A drugi rodzaj, który jest formą jakby na drzewko prowadzenia tego winogrona, jak tu widzimy na załączonym obrazku, to jest to prowadzenie na bezpośrednim jednym drzewcu i u góry jest związane i rozprowadzane na boki jak fryzura kobiety, bym powiedział, które jest ścinane później po zaowocowaniu danych łóz. No pan tutaj wspomniał na samym początku, że to nie jest zbyt duża winnica, a właśnie dużo pracy jest przy tym winobraniu? Pracy przy winobraniu nie jest dużo, bo to jest przyjemna praca. A panu ktoś pomaga, czy pan sam? Każdy właśnie chce pomagać przy zbieraniu tego winogrona. Każdy jakoś z chęcią idzie do tego zbierania, bo to się przyjemnie zbiera, jest to taka ciekawostka wręcz. Każdy kosz w ręku i wrzuca do tego kosza, no i za chwilę jest pełny i odnosi. To jest taki, tu se jakiś winogronko przegryzie, no także to jest taka przyjemna rzecz w całym winiarstwie. Może my się dzisiaj do czegoś przydamy i panu pomożemy. No może. Zapraszam. Na pewno się byście przydali, bo to każda para rąk jakby jest lepsza, ta praca po prostu szybciej wykonana. Czyli rozumiem, początek września to jest taki czas, że już pan zbiera te winogrona? Początek września to jest właśnie taki okres, kiedy właśnie te winogrona w stosunku do danego roku, no bo w niektórych latach jest więcej tego słońca, w niektórych mniej. I to winogrono, powiedzmy już od początku września już zaczynają dojrzewać i to tak mam rozłożone, że rzędami mi to dojrzewa i po prostu następuje zbiór i przeróbka na wino. Mhm. No jak w tym roku, jak ten sezon, jeżeli chodzi o winogrona? W tym roku jest jakby nad podziw bardzo dużo owoców, niesamowity zbiór, jeszcze takiego nie miałem. Także będzie dużo białego wina, dużo czerwonego wina, bo jest bardzo, bardzo grona gęste, duże, dojrzałe i grube. Ile takich butelek w danym takim dobrym sezonie jest pan w stanie wyprodukować? Ja w tej chwili, jak na dzień dzisiejszy, to tak produkuję około 1000 butelek w ciągu roku, w ciągu sezonu winiarskiego.
ale myślę, że ta nowa część, jak zaowocuje w pełnym wydaniu, no to dojdę gdzieś do 1500, czy może troszkę więcej, no. Gdzie pan to wino sprzedaje? Czy właśnie na takich jarmarkach pan się pokazuje, czy gdzieś tam u siebie na terenie tutaj winnicy, czy tam, gdzie pan to wino przerabia? No wino sprzedaje się, zaczęło się sprzedawać właściwie od 2 lat, bo niż dopełniłem wszystkich warunków związanych ze sprzedażą, to są koncesje, pozwolenia, urzędy skarbowe i cała inna historia związana z tym, no to sprzedaję na tych wszystkich jarmarkach. Teraz już zaczęły jakby miasta, miejscowości organizować święta wina, co jest bardzo fajne, bo w ten czas ludzie już przychodzą, ci konkretni, którzy lubią i związani są z winem. No na różnych targach żywności, a można też przyjechać bezpośrednio do mojej winiarni, która się mieści w Kończycach Małych i tam bezpośrednio jest sklep, w którym można zakupić takie wino. Nie wiem, czy pan może zdradzić, ale jak to wygląda sama ta produkcja tego wina? No bo pan kiedyś przy rozmowie wspomniał, że jest tutaj kilka takich lokalnych winnic, wy ze sobą nie konkurujecie, każdy produkuje to swoje winko, ale one się różnią, te wina się różnią smakiem. Czy każda winnica, winiarz ma jakiś swój taki tajny przepis i jakiś taki składnik? Tak. Tak? Od czego to zależy, że te wina jednak różnią się tym smakiem? No jest to uzależnione właśnie ten smak i rodzaj tego wina, bo każdy z tych naszych winiarzy tu lokalnych, którzy tu produkują to wino i mają te winnice, po prostu mają inne szczepy winne. Każdy jeden. Nie powtarzamy się z tymi szczepami. A w ogóle wino to jest, głównym składnikiem wina to jest woda, słońce i serce człowieka, które no po prostu, ile się go tam włoży, tego serca, no to wino jest tym bardziej udane, jakby powiedzieć można. A przy takiej małej ilości, jaki my produkujemy, właśnie idzie właśnie tak bardziej dobitniej po prostu zrobić to wino, wytworzyć, nie jakąś metodą przemysłową. I jak to jest, bo można powiedzieć, że to takie lokalne, naturalne wino, czy jednak w każdym tym winie są jednak te siarczany, bo inaczej się nie da? No inaczej się nie da. Trzeba troszeczkę siareczki tam dać, tej siarki. Bardzo mało ilości, bo to niestety, ale nie udałoby się po prostu przenieść tego wina jakby z miejsca zakupu do domu przy wyższych temperaturach, bo po prostu drożdże by z powrotem zaczęły działać i to wino by wystrzeliło korkiem nie wiadomo kiedy. I też takie przypadki były, bo z początku nie było tego, jak nie stosowałem w ogóle żadnych środków takich, które zapobiegają właśnie takiemu powtórnemu jakby odżyciu tych drożdży, no i tam przychodzili znajomi, to też tam i w formie jakiegoś prezentu dałem. No i jak dostali taki wino z Kończyc z logo z zamkiem, no każdy sobie to stawiał na parapecie w kuchni albo w barku. No i potem przychodziło lato, no i było już wiadomo, że wybuch nastąpił prędzej czy później. No bo to nie ma mocnych, żeby po prostu takie wino, nie jakby te drożdże nie zaczęły z drugim razem z powrotem działać. Bo pracują drożdże. Ja sobie tutaj wyjęłam pana wizytówkę, winnica Brunte Lesa. No skąd pomysł na tą nazwę? Cóż ta nazwa oznacza? No pomysł się wziął tak prozaicznie, po prostu z takiej mojej ksywki, jak to powiem, krótko. Gdzieś tam w latach 90. szło taki program komputerowy jeszcze był, przyszło swoje imiona jakby przetłumaczyć na język angielski. No i to tam wychodziło jakoś po angielsku jakoś Brunello, czy jakoś tak przybliżone. W tym sensie, no a taką miałem fajną sąsiadkę i mówi, a co mi tam będziesz mówił, Brunello, jesteś Brunteles i koniec. Później mi się to jakoś skojarzyło z tym wszystkim, jak robiłem etykiety tam powiedzmy w latach 2015, 2014. No to wspomniałem sobie, że coś takiego jest, bo też trudno jest nazwać tak bezimiennie powiedzmy to wino. Nie używając nazwiska i imienia, tylko po prostu no, najlepsze to uznałem, że będzie to taksyweczka moja
która tak jakby niewiarygodnie brzmi i bardzo tajemniczo. Tak, bardzo, bardzo tajemniczo, dlatego pytam. Należy pan też do Stowarzyszenia Cieszyński Szlag Wina. Co wy robicie w tym stowarzyszeniu? Co jest celem tego stowarzyszenia? Wiem, że też namawiacie innych do zakładania właśnie takich winnic, między innymi. Jestem jakby takim jednym z założycieli Stowarzyszenia Cieszyńskiego Szlaku Wina. W zeszłym roku na jesień założyliśmy stowarzyszenie z myślą o tym, żeby ten nasz rejon, który tu jest jakby troszeczkę zapomniany, ten powiat cieszyński tu od strony południowej, od czeskiej strony, no i żeby rozwijała się turystyka po prostu, żeby tu turystów ściągnąć, no to to wino jest takim magnesem właśnie, które ściąga tych ludzi, czy na rowerach, bo też jest i szlak rowerowy tam od strony Jastrzębia, tu w stronę Zebrzydowic. Połączyliśmy też w tym naszym stowarzyszeniu nasze wysiłki i siły z czeską stroną, z Petrowicami u Karwiny, tam zameczek, hotel Dakol. Także jest to zbiór właśnie 7 winiarzy tu z naszych lokalnych i jest tam jeszcze, są tam też hotelarze, gastronomia wchodzi w skład, tam hotele, winoteki. No i jeszcze ludzie z dziedziny kultury, nauki. Czyli chodzi właśnie o tą enoturystykę, żeby właśnie promować tą turystykę winiarską. Ale wiem, że też zachęcacie do zakładania tych winnic. A jak by pan zachęcił naszych widzów? Od czego zacząć i czy tego winiarstwa trzeba się bać? Czy można fajnie to rozkręcić do tego stopnia, jak na przykład pan? Bać się nigdy nie należy niczego w sumie. Tylko zacząć trzeba, moim zdaniem, od serca swojego własnego, nie żeby mieć takiej siły w sobie, po prostu przy zakładaniu czegokolwiek, czy to jest winiarstwo, czy inna dziedzina jakiegoś, profesja jakiejś firmy, czy czegokolwiek. No i jeżeli człowiek już się zdecyduje i podoba mu się to, no to w ten czas trzeba wybrać jakiś ładnie położony kawałek ziemi, dobrze nachylony na południową stronę, zbadać glebę, no i może się zgłosić do nas, a my mu pomożemy. Mamy w swoich szeregach też człowieka, który sprowadza ze Słowacji i z Moraw sadzonki i cały osprzęt po prostu do zakładania winnic i do przerobu wina. Ja wiem, co trzeba. Trzeba przejść na emeryturę, bo wtedy się ma więcej czasu, żeby właśnie uprawiać te winogrona, bo u pana to się tak zaczęło. No tak się zaczęło, ale nie do końca to jest prawdą, że jeżeli człowiek jest na emeryturze, że jest więcej czasu, bo to akurat jest odwrotnie. Ten czas jest tak jakiś krótki, że dzień powinien mieć nie 24 godziny, a 48. No ale pan ma nie tylko winnicę, bo jak się okazało, pan ma też swoją pasiekę. Pasiekę, tak, mam 15-ulową pasiekę, którą założyłem w tym samym roku co winnicę w 2012. Rozpoczynałem od 2 uli, no i w tej chwili już jestem na etapie jakby tak zaokrąglonej tej 15, tak trzymam ten poziom. No i też to jest taka moja miłość. Na pierwszym miejscu wino czy miód? Są momenty, gdzie po prostu człowiek więcej poświęca akurat pszczołom, a niekiedy winnica dostaje troszeczkę po tyle, a znowu jak trzeba robić jakby teraz w tej chwili z winogronem, z winem, z przerobem, no to trzeba znowu te pszczółki troszeczkę tak zostawić i trzeba dzielić to serduszko. Na te swoje miłości. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. A my w takim razie idziemy panu pomagać zbierać te winogrona. Moim i państwa gościem był Bronisław Sznapka.